Halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w naszym odcinku. Z racji tego, że jesteśmy najlepszymi samozwańczymi ekspertami do spraw polskiego rapu, dzisiaj będziemy odgadywać sobie taką grę, jakby jaka to melodia. Do tego cały czas się rozwijamy, mamy nowe przywitanie. Mam takie pytanie. Tylko, że to jest jaka to melodia, ale nie mamy melodii. Bo to jest jaka to melodia w formie a cappella. Bez melodii. Czyli co, generalnie tak, będziemy pierwszy zgadywać? Mówisz linijkę tekstu i mamy zgadność, tak? Bez melodii, bez niczego. Okay. Autor i nazwa piosenki. Partnerem dzisiejszego filmu jest strona Letyshops. Strona, dzięki której możecie otrzymywać cashback z waszych zakupów w ulubionych sklepach internetowych. Już 11 listopada będzie szał wyprzedaży na AliExpress. Tu z pomocą przychodzi Letyshops. Poza cashbackiem dla nowych użytkowników do 6,5% na AliExpress, wtyczka pokazuje nam historię cen, abyśmy na pewno mogli sprawdzić, czy sprzedawca nie oszukuje nas na danej promocji. I specjalnie dla ciebie, wspólnie z Letyshops wygenerowaliśmy kod, który powiększa twój cashback trzykrotnie przy zakupie 11 produktów na AliExpress 11 oraz 12 listopada. Kod właśnie wyświetlać się na ekranie oraz będzie w opisie. Życzę powodzenia wszystkim łowcom okazji. Dobrze, także na początek, myślę, łatwy tekst, także nie masz hajsu dla mnie, to się Sentino, Rio. Źle? No źle. I teraz to powiem pan teraz tutaj, no. Tak szczerze nie mam pojęcia, klepnąłem, bo nie chciałem. Też klepnąłem. Kurde no. Tatuażek. Nie. Pistolet. Czekaj. Dobra, nie macie punktów za to, no to jest... Ja powinienem pół dostać. Nie, ale za co powinieneś pół dostać? Za to, że... Autor i nazwa piosenki. Dobrze, ale bo ja wiem, że się łudzić znowu. Dobrze, ale ja zaliczę. To mój plan zabaw. Zamykasz fałapę, twoi ludzie kasztany. Do zobaczenia, Belmondo z Kazikiem. No, ale to trochę inaczej się nazywa. Mordziaty? Nie, to do zobaczenia tymczasem. Nie, do zobaczenia się nazywa. Nie. Do następnego. Brawo, punkcik dla Serasa. Nie! Gdy wstaję rano, mieszam wódkę z Red Bullem. Seras i pierdolę. KB6 rano. Leżę na plaży i polski rap. Po co mi wysyłasz te screeny? Białas to nie jest hip-hop. Bardzo dobrze. Kryształ na grudzie, błyszczy jak miliony mody. Tu będzie Malik Montana. Ja też wiem, że to jest Malik, ale też nie wiem, jaka nuta, nie? Strzelamy? Czy to jest Dicho? Nie, to jest Malik. Dobra, ale tam jest Dicho w tej piosence. O to nie. A to nie możesz mówić. Pizda, rozjebana jak kawałnika. Rund piwa, MGM od deski. Pierwszy, ale pierwszy! Kto pierwszy klepnął? Var, ja chcę Var. Tak szczerze, to tutaj bym na równi dał to klepnięcie, bo nie widziałem zbytnie różnicy. No dobra. Nie, nie, no musisz mi zaliczyć. Var. Mnie to nie interesuje, zaliczę mi ten punkt. Var nam potwierdził właśnie, dostaliśmy informację, że pan Murzyn był na spalonym. Dobra, ale okej, dobra. Nie, musisz być szybszy, Var, musisz tak. Ale to co, to czyli nikt nie dostaje punkta? No ja powiedziałem rundki. Ja też powiedziałem rundki. No ale ty się pierdolisz przed kolejką. Dobra, okej, niech będzie. Dajcie mu ten punkt, niech ma. A nie, bo ty teraz się zachowujesz, jakbym co najmniej oszukiwał. No nie, ale sprawdziliśmy Var, jest okej. Jest okej, tak? Ja wiem, że raczej rundki. Zostało udowodnione. Dla mnie ważne. Nie, dobra, dla niego rundki. Nie, no żartuję, no nie. Nie, dobrze. Spoko, dam wam po pół punkta, nie ma problemu. Nie, ja chcę cały punkt. Dobra, okej. No nie, ja nie chcę punkta, nie, serio, bądź już szczery. Teraz może być trochę ciężej, chociaż nie wiem, bo Zyniak to na pewno będzie kojarzył, ty też powinieneś w sumie. Rap to polityka, dzieciaki, wam trzeba zabrać komputer. Tak, kojarzę. Ty nie masz... Nie, ja na razie nie kojarzę, nie wiem. Ty nie masz pojęcia. To znaczy, ja bym obstawiał dwie rzeczy. Dobra. Solar Disney Aspiracja. Bardzo dobrze. Dobry jesteś w tym polskim rapie. No jest, ma to 4,5 punkta. Szanuję. Wiemy serdecznie. Nie byłem na openerze, bo według Bookera nie szanuję kobiet. BDS 1998. Dobrze. Pierdolone trofea, zwisają mi tak jak jajca. Naprawdę. Jest to bardzo znana piosenka, wiem. To jest taki malikowy tekst, ale bardziej by to Dicho nawinął. Taka pozytywna bardziej melodia, nie taka dichowska, nie? Pali
Young Iggy. A, to może dlatego. Young Iggy, ale jak się nazywa ta nuta? No, chyba jego najbardziej znana, chyba nie ma. Bestia? Jak wygląda tutaj sytuacja? Po sytuacja wygląda tak, że Natural zdobył 3 punkty, gratuluję. A Sergito 4,5. Ja również gratuluję. Naprawdę, jest pan, no, jestem w szoku. Z racji tego, że tutaj jest podbródek hejtowany, to... Teraz będę zamaskowany. Teraz będę zamaskowany. Czyje to? Nie mam pojęcia, teraz wymyśliłem. Mógłbyś kiedyś powiedzieć, że moje miałbyś punkt. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie ma tak, widzicie? Dlatego, że ja jestem czarny, tak się tutaj dzieje właśnie. Ciągle czegoś mi brak, jak miałem nic, to byłem szczęśliwszy. Natural. Okay. Najlepszy miałem swój świat. Ciągle Sentino, czegoś mi brak. Sentino, pistolet. No, dobrze. Co wy tam jecie, jakieś kanapeczki? Tu trzeba wpierdalać garściami tabletki. To jest Popek, Gang Albanii. To była piosenka... Czy to jest wyjazd do Sopotu? Nie. Dobra, ja se strzelę. Albański raj? Nie. Narkotykowy odlot. Dobrze. To jest chyba z tej drugiej płyty, nie? Nie, z pierwszej. Pierwszej? Z pierwszej, no. Okay. Znów na obiad były kotlety niestety, a na śniadanie zamiast szynki pasztety. To jest tutaj raper słynny, Denis Rozeniak. Kotlety niestety, tak chyba? Kotlety. 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 Okay. Kotlety. Dzień dobry. Czerwone, dzień dobry. Szkoda, że jak oczy zamknę, leżę na dachu jak snajper, już przeładowuję klamkę, zaraz zdejmę kurwy z handlu. Jakaś nowa nuta, stara? Stara. Stara. Też nie wiem, żeby cię spamać. Ja mam pustkę w głowie, nie mam żadnego pojęcia, do czego to przypasować nawet. No to się tutaj się zdziwicie, bo to jest biała z BDS, amen. Piła motorowa, moi ludzie tańczą. Noże, teleskopy, moi ludzie walczą. I walnąłbym kilka Danielsów z lodem, chuj z prawem jazdy i chuj z tym samochodem. Gdyby miało nie być jutro. Stary leży najebany na wersalce, stara trze ser sobie tu na tarce. Stary kręci się jak bęben w pralce, rozjeżdżam se kurwy, wszystkie płaskie, jakbym jechał sobie w walce. Nie wiem, to może być sam X pompa. Wjebałem się tutaj tańcem, twój stary jest obstrańcem, robię zygzak po zarzekanej kurwa klatce. Kurde, nie wiem, nie mam pojęcia, może Raponix. Ja to znam. Pani z platyną. No, pani z platyną. No w sumie do niego też. Masz rację, kurde no. Stary leży na jedyny na wersalce. Stara przestępstwo. Jest. Z takich śmieszniejszych rzeczy to ogólnie ten tekst jest na Rap Geniusie rozkminiony. Jakbym ktoś pytał. Dobra anegdotka, dobra. W klubie łykana tableta, dotykam ją jak tableta, dzisiejsza dieta, chudy serfeta. Baba jak sztanga, ciągle ją targam, dupa jak hangar, sromowa. To będzie dycha. Dycha. Dobrze. Ale co to z dychy? Będzie to brzydka szesnastka? Nie. Dycha, tak średnio słucham. Tak ci powiedziałem chyba, żeby nie wiedziałeś. Wiem, ale ja nie znam tego nut nazw, nie? Może to być... A on nagrywał to z Hot 16 Challenge? Czy to ja to powiedziałem. Powiedział to przed chwilą. Powiedziałeś brzydką, bo jest jeszcze hot, nie? Nie wiem. Brzydką nagrywał. Nie mam pojęcia. I don't know. Must no fest. Gotowi? Tak. 16 koła złotka. Kurwa. Słucham. Malik Montana. Tak. Mogę ci jeszcze... Nie, coś ja dobrze. Wiem. Dobrze, okej. Okay. Ale to rozpraszacie mnie, ja tutaj mam swoje 15 sekund, żeby przeanalizować, tak? Tak. Strzelasz? Strzelam. No to strzelaj. Jungle Boys, Mordoweź. Mordoweź, dokładnie. A, no tak, mówię, ostatnia co wyszła. Ja robię burdel na mieście. Ta szmatka uruchomienia prześcieradła, rudki FNG. Dokładnie, a kto? No dicho! Całe dzieciństwo w Braciszku miałem przejebane. A nie miałem pecha. Masz rację. Co? Bedoe jest na 100%. Tak. I stawiałbym chyba na Gustawa. Dokładnie. Dlaczego Tedek pierwszy jest? Kto był pierwszy? Z racji, że Warno
Nie wyjaśnił nam sytuacji ani trochę. Niestety nie wyjaśnił, gra papierkami. Najlepszą męską grę na świecie, do jednego. Tak. Raz, dwa, trzy. Dlaczego ten chór jest? Dokładnie. Co robią kiki na dole, mój tłuszcz tak mocny, że zajebał szkołę. Miałem figi. Tak, miałem figi, ale co? Pilot. Tak, a mówiłeś, że nie słuchasz. Mówiłeś, nie! Ja tego nie widziałem na przykład. Mocne, ja tego nie widziałem. A to był kurde, to nie był taki ładny. Nie słucha. Czasami mi się odpali na live, no. W szoku są te suki, nadchodzi Hasler. Jak idę nowym światem, mam śmiechawkę. Belmondo to jest? Tak, no. Ale co? Idę nowym światem, mam śmiechawkę. Serbiusz, chyba wie. Dygas, powinieneś to wiedzieć. Czy to nie są ci, bracia Golet? Nie. Okay. To jest Belmondo. Ale no, czekaj, to jest teraz on. Możesz mówić. Co z ciuchy, borciuchy? Masz rację. No. Nie perła na szyi, a browar. Oj, no to jest oczywiście najlepszy raper w całym krasnym stawie. Mhm. Don Ciastko. Tak. Hot 60 Challenge. Masz rację. Gotowi? Tak, no. Zawsze wiedziałem, że pęga nie śmierdzi. Tata mi mówił, że nie sta pieniędzmi. To jest BTO. Nie. Tak, to jest BTO, bo to jest piosenka Żabsona, ale tam jest BTO. Okay. I on to nawija jako pierwszy w ogóle w tej piosence. Mhm. I to jest ten Hood Angel. Tak. Chłopak twój to jakiś gangster, widzę jego profil, ale płaczę, gdy masz ze mną fotki. Mam to, ale... Słucham, panie Sergiusz. To jest jak multi? Tak. Pleca. Tak. Chcę więcej tego, co widzisz na amerykańskim klipach, życia ekskluzywnego alkoholika. Kurde, Białasem to trochę. Tak, to jest Białas chyba. Tak, to jest Białas, ale co? Tak, na nazwy ci nie zgadnę, nie? Ty? Chcemy więcej. Okej. Także to było na tyle. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5 teraz. Wygrał, no wygrał. Ja mam 8. No, pan Murzyn ma 5. Trudno. No dobra, wygrał, no nie będę tu pierdolił. To by było na tyle od najlepszych ekspertów do spraw polskiego rapu na dzisiaj. Tutaj gdzieś nasze Instagramy się powinny wyświetlić, także wpadajcie też tam. Zapraszamy serdecznie. Subskrybujcie kanały chłopaków i lajkujcie. Chłopaki to są w agencjach teraz. My jesteśmy młode dzieci, dokładnie. Młody wilki. I co? To by było na tyle. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Trzymajcie się.